Piotr Pszeniczny złoży meldunek o rozpoczęciu uroczystego apelu z okazji włączenia jednostki OSP w Wadowicach Dolnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Meldunek odbierze zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, starszy brygadier Andrzej Marczenia. Panie brygadierze, dowódca uroczystości, kapitan Pszeniczny, melduje pod oddziały ochotniczych straży pożarnych gminy Wadowice Górne do uroczystego apelu z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka połączonych z włączeniem jednostki ochotniczej straży pożarnej w Wadowicach Dolnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, połączonych z poświęceniem i przekazaniem nowego samochodu pożarniczego. Szanowni Państwo, teraz nastąpi odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej i podniesienie flagi państwowej. Proszę dowódcę uroczystości o wydanie stosownych komend. Oddziały, baczność! Oddziały na prawo, bacz! Oczet flagowy! Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Pułkownika Koziedulskiego. Pułkownik Jan Koziedulski był dowódcą słynny i szarszy pod Somosierrą, a jego czyny opiewane są właśnie w tym marszu, marszu Koziedulskiego. Komendanta wojewódzkiego PSP, starszy brygadier Andrzej Marczenia, a także komendant powiatowy PSP w Mielcu, brygadier Łukasz Kapinos.
To jest znaczony strażak. Stąd! O modlitwę oraz poświęcenie nowej strażnicy, samochodu pożarniczego oraz precjozów. Służę w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Boże Ojcze Święty, Ty postanowiłeś, aby krzyż Twojego Syna stał się źródłem wszelkiego błogosławieństwa i przyczyną wszelkich łask. Pododdziały, spocz! W tej części nastąpi przekazanie samochodu ratowniczego dla jednostki OSP Wadowice Dolne. Przekazania. Dowód uznania za dotychczasową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i społeczności lokalnej, jak i również w celu podniesienia zdolności operacyjno-bojowej jednostki, a tym samym poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wadowice Górne, przekazuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Dolnych lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Volkswagen Crafter. Wójt gminy Wadowice Górne Michał Deptuła. Wadowice Dolne, 3 czerwca 2023 rok. Oddziały, spocznij. Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Dolnych i kierowca do odbioru samochodu wystąp. Uroczystego przekazania samochodu dokonają poseł Fryderyk Kapinos, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, starszy brygadier Andrzej Marczenia, a także wójt gminy Wadowice Górne, pan Michał Deptuła. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Był dowód rejestracyjny, gdzie można by się było legalnie po tych drogach na polisze. W Waszej opiece, drugu kierowcą, powierzam ten pojazd w nadziei, że będzie zawsze sprawny o każdej porze dnia i nocy. Uczynię wszystko, co w mojej mocy, żeby ten samochód nigdy nie zawiódł. Zakazuję akt potwierdzający cały ceremoniał. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Dolnych dziękujemy za ten przydzielony samochód. Zapewniamy, że będzie należycie konserwowany i zawsze sprawny. Brawo! Umyjemy! Stasiu! Stasiu! Udało! No i stało się, proszę Państwa, samochód został oficjalnie ochrzczony. Dziękujemy Panu Wójtowi. Prosimy o powrót na trybunę honorową. Szanowni Państwo, a przed nami wręczenie odznaczeń korporacyjnych. Obsługa na wóz! Teraz nastąpi wręczenie wyróżnień dla młodzieżowej drużyny pożarniczej. Tomaszka cała? Widać co tutaj.
Jesteśmy dumni z was, niesamowicie. Dajecie radę, wytrzymacie jeszcze, wystajecie chwilkę. Tak, gratuluję serdecznie. Tak, wszystkie talenty tutaj mamy. Gratuluję serdecznie. Super, że jesteście z nami. Dobrze, ja gratuluję ci serdecznie. Gratuluję, Sofia. O, Bartuś, ja podjęcie ciebie. I Tosia. Tosia na koniec została, tak? Super, dzięki wielkie, że jesteś z nami. I to dawniej mówili cheese. Panowica Goldych, druh Marcin Augustyn. Pamiątkowe grawerytony oraz płaskorzeźby z rąk gospodarzy dzisiejszej uroczystości to jest prezesa OSP Wadowice Dolne, drucha Marcina Augustyna i naczelnika OSP Wadowice Dolne, druhny Magdaleny Dudek. Dziękujemy bardzo za wsparcie naszej jednostki. Tutaj takie szczególne podziękowanie. Ręcznie wykonane przez naszego strażaka. Za całe wsparcie, tak, to jest ręcznie wykonany, tutaj druk jest obecny na tej uroczystości, więc nasza rada, dziękuję ci bardzo. Takie szczególne wyróżnienie od naszej jednostki, wykonane ręcznie przez naszego strażaka, nasze logo. Wsparcie, które przyjmujemy od Państwa, szczególnie tutaj za wsparcie finansowe, także dziękujemy bardzo. Życzymy wszystkiego dobrego. Od naszej jednostki, jak już wiesz, Graberton, niech ci się tutaj fajnie w pokoju prezentuje. Wyjątkowy, zrobiony przez naszego. Brawa. Działaj dalej. Za całokształt wsparcia. Wręczyliśmy tutaj. Z własnymi rękami wykonał w drewnie lipowym. Jest to oryginalne podziękowanie druhu Bogdanie. Podejdź tutaj do nas, chcielibyśmy ci za to serdecznie podziękować. Duże brawa. Tutaj taki skromny prezencik, Janek, przekaż. Wszystkim. Wspieraj nas, pobudź i tak dalej. Pięknie wszystko dzisiaj. Zobaczcie, że to za dużo.